Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, dalej rozkminiam takie zjawisko jak drganie silnika. Dla mnie pochodzi to od strony paska PK. I teraz dobrałem się tam do niego, sprawdziłem, czy są opory jakieś na łożysku alternatora, wszystko się kręci elegancko, napinacz był wymieniany, koło, czyli sprzęgło kompresora, wszystko działa płynnie, nie ma tam, oczywiście ręką sprawdzając, nie ma tam problemów, ale zobaczcie, od czego to jest uzależnione. Teraz alternator jest obciążony i nie ma tego tyrkania. Wyłączę światła. Słyszycie? Dziwny hałas, który dochodzi tutaj z tej strony. To właśnie alternator. Włączę. Wyłączę. Albo łożysko alternatora, albo to łożysko kierunkowe. Czyli sprzęgiełko tak zwane. No dobra, czyli trzeba będzie dobrać się do alternatora, a to nie będzie proste w tego typu silniku. Żeby zdjąć błotnik w dusterze, odkręcamy tu śrubę jedną, drugą, trzecią, czwartą i piątą tam. Te śruby nie odkręcicie ich. Z tego względu, że się porywają. Tutaj tak samo. Tu tak samo. Raz. Dwa. Trzy. No i musimy zdjąć jednak całego grilla. Nie mogę tej śruby odkręcić, bo jest zapieczona. Tak wyglądają śruby. Korodują i się urywają. Zdejmujemy grilla. Żeby dobrać się do alternatora, wykręcamy tą śrubę, która jest tam. Jedna śruba, druga siedzi tu. Wyjmujemy tą blaszkę. Tutaj one są też skręcone takim mostkiem. Obcinamy tutaj te zapinki. Tak. Żeby uwolnić przewód i wyciągamy to gówno plastikowe. Jeszcze tam jeden element trzyma. Dobra. Wyjęte. Spróbujemy to wytargać. Ten plastik chyba będzie trudno wyjąć. Już tak czuję. Chyba jeszcze trzeba to rozkręcić.
Dobra. Siedzi. To jest ta mała. Dobra, mamy tutaj te osłonki do perelki zdjęte. To było tak. Tak było. Dobra, żeby go wyjąć, tą śrubę damy radę sobie takim małym kluczem, tą górną, takim małym kluczem sprytnym odkręcić. To się da. Dolną, żeby dolną śrubę odkręcić, trzeba silnik opuścić tutaj na poduszce tak niewiele, żeby można było tą śrubę tędy wyjąć. Tędy wyjąć. To jak już poluzujemy te śruby, trochę trzeba powalczyć i da się go wyjąć bez odkręcania interkulera i tych całych innych błotników. Można go tu wyciągnąć. Podstawą jest obniżyć silnik trochę. Bez tego nie ma szans. Dobra, mamy go. Widzicie, jest zablokowany, bo nawet jak zablokuję wirnik tutaj w jedną stronę, nie ma szans, żeby go obrócić, czyli jest sklinowany. Rozwalone jest łożysko kierunkowe, sprzęgiełko tak zwane. Tak, tutaj łożysko, wszystko jest ok, dlatego jak wymieniałem pasek, to nie było żadnych takich dziwnych objawów, ale generalnie już było przy zmianie paska PK, już ono było zatarte. Dobra, trzeba mieć specjalny klucz, torksik i jedziemy. Zestaw kluczy, burta, to jest ten, nie ten drobny, tylko ten grubszy, to jest T50. Do tego jest nam potrzebny przelotowa, w ogóle zobaczymy, czy to jest to samo. Dobra, jest ok. Do tego potrzebujemy taki przelotowy ściągaczek mały, żeby zablokować koło, by móc odkręcić śrubę z wirnika, żeby nie uszkodzić. To jest taki myk, tak i tak. I teraz jeszcze potrzebny nam będzie klucz. Zaraz zobaczymy, jaki to jest. 17 może. Tak, klucz 17 i jedziemy. Możemy go sobie postawić. Poszło mi to w ten sposób, kluczoczkowy, przelotowy, i po prostu nogą mocno zaparłem na łapach i puściło. Nie trzeba jakichś tam specjalistycznych przytrzymań. Dobra, siedzi. Elegancko. Żadnych smarów tu nie dajemy. Przeczyścimy szmatką. Słuchajcie, on się trzyma tylko na tej części tutaj. Bo taki kawałek tylko jest. No ale tak jest. Tak ma być. Dobra, takie samo. Takie samo. Zakładamy. Jeszcze przyczyszczę, żeby nie było kwasu. Dobra. No i odwrotnie. Analogicznie dociskamy. Trochę docisnę, bo nie planuję już tego wymieniać.
Dobra. No i ogarnięty temat. I teraz patrzcie, jak to działa. Widzicie, jak ja... Inaczej, tak jak sprawdzałem poprzedni, zatrzymuję wirnik i kręcę w tą stronę. W tą jest tak ten ruch kompensacji. Dobra, wkładamy dziada. Dobra, trochę posmaruję tawotem, żeby tam mi weszło. Dobra, teraz dziada suwamy. O, jak się posmaruje, to jest 100 razy lepiej. Dobra, prawie siedzi. Przyłapię śrubę, żeby nie było potem dojście utrudnione. Cyk. Dobra, to jest tu. To jest tu. Tu jest widoczne, jak opuścimy silnik, jest widoczna śruba przelotowa, więc normalnie. Jeśli jest wszystko ok, to silniczek gdzieś za tylko mruczy, tak jak teraz. Nie słychać tych drgań. Także wymiana pomogła, jest ok. Teraz zrobimy jeszcze test włączenia i wyłączenia świateł, czyli obciążenie alternatora i nieobciążenie, czyli ten moment bezwładności, kiedy jest on obciążony, to w tym momencie to sprzęgiełko powinno robić robotę. Sprawdzamy. Także diagnoza 100%, robota, trudność od 1 do 6 to 5, bo chodzi o wyciągnięcie tego alternatora. Na filmie to oczywiście tam dużo rzeczy nie było widać. Jak się męczyłem, pociąłem sobie ręce, dłonie, ale to jest do zrobienia. Także dzięki, pozdrawiam, cześć.